Jak to mówią, trening czyni mistrza. Trzeba być dobrym w tym, co się robi, konsekwentnym w dążeniu do celu. Robicie to wy, nasi uczniowie, zgłębiając podczas lekcji i praktyk tajniki zawodów, które sobie wybraliście. Robią to wszyscy, którzy starają się rozwijać i jak najlepiej wykorzystywać własne możliwości i talenty. A co zrobi nasza ekipa, żeby nadać swej wyprawie odrobinę profesjonalizmu? Co zrobisz jeszcze ponadto, żeby wyjść poza oczekiwania innych? Rozdział jedenasty czyta Katarzyna Nawrocka. Georges i Georgette ma dwie gwiazdki w przewodniku Michelena, a poza tym 4,89 gwiazdki na 5 na tryb Advisorze. Są tam komentarze w stylu: Tradycyjna kuchnia burgijska magiczna w środku rzeźby widok na kościół w bru. Kanel spieza dosłownie ogromna. Wrócimy. We had a lovely time at the George and Georgette. Delicious, traditional French food. We were tempted by the frogs, but opted for a safer choice: the beef bourguignon, which was divine. Warm and welcoming. Urocza restauracja uroczych ludzi. Instytucja w Burkambrès. Niech Was nie zmyli tradycyjny wygląd tego wspaniałego lokalu położonego naprzeciw kościoła w Bru. Odnowiony, elegancki, szykowny, ale też przytulny, oferuje potrawy tradycyjne tylko z nazwy. Każde danie to odkrycie go na nowo, świeża perspektywa. Nowa, iście metafizyczna wizja tego, co na pozór znaliście wcześniej. Od potrawki cielęcej poczynając i na kremie karmelowym kończąc, bez ustanku będziecie zaskakiwani smakołykami u żorża i żorżet. W charakterze premii warte uwagi dodatki. Domowy chleb i masło, dobór win zapewniony przez znakomitego sommeliera. Rodzinne przedsięwzięcie zaskakującego kalibru w samym sercu regionu Bres. Ten ostatni komentarz jest mój. Zostawiłam go pod pseudonimem Jean-Louis G. 01. No i rzecz jasna, zawsze znajdą się osoby odmiennego zdania. Do, tu. Dzięki, bardzo konstruktywne. I jeszcze podobna opinia. Chciałem se zjeść tartę z kurkami, ale w niej w ogóle nie było mięsa. Ohyda. Ponieważ dziadkowie nigdy nie zaglądają na chip adwajzora, mają to gdzieś. Moi dziadkowie to kutliwi cholerycy, trochę obżartuchy, Poniewierają pracownikami i czasami klientami. Poza tym są uroczy. Przyjmują naszą trójkę w ogromnej kuchni w ten piątkowy wieczór po szkole i przed otwarciem restauracji. Taki ma szepcze niesłyszalnie. Wow, zupełnie jak w Ratatuju. Na dzień dobry dziadek obdarza nas swoim słynnym uśmiechem. Nie wiadomo, cieszy się na nasz widok, czy jest zły. Czyli chcecie się nauczyć, jak zrobić paszteciki? Tylko wegetariańskie. Inne zamówimy u rejmonda. I sosy. Musimy się nauczyć robić sosy. Muszą być proste i niedużo ważyć. Wegetariańskie, czyli z kurczaka? Nie, dziadziu, wegetariańskie, czyli bez mięsa. Z rybą? Nie, w ogóle bez zwierzęcia. A cóż to znowu za pomysł? Kto to widział paszteciki bez zwierzęcia? Babcia, ależ nie, ostro protestuje. Da się zrobić bez zwierzęcia. Można tak skomponować składniki, żeby było smacznie. Dziadziu się jeży. Oznajmia, że to byle co. On nie tknie się wegetariańskiego farszu do pasztecików. Da nam tylko przepis na sos musztardowy i mogę się założyć, że nikt nie weźmie do ust tego waszego wegetariańskiego badziewia. Daj spokój, mówi bez nerwów babcia. Sama nie wiem, możecie po prostu zmieszać bułkę tartą, powiedzmy z sporem, szczypiorkiem, kozim serem. Do tego miesza, kosztuje, ocenia i rozważa ryzyko i możliwości. Astrid jest w siódmym niebie, ponieważ ta sytuacja przypomina jej Kitchen Rush. Z ożywieniem tłumaczy mojemu dziadkowi, że to gra wideo, w której trzeba zarządzać restauracją. Tyle, że zdarza się salmonella, inspekcja pracy, niezadowoleni klienci i za każdym razem dziadzio powtarza, że tak, 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 doskonale zna to wszystko. W pewnej chwili Astrid dodaje, są też zepsute produkty i za nic nie wolno zapomnieć ich wyrzucić, inaczej o co to, to nie młoda damo, zaczyna machać jej przed nosem wielkim nożem. U nas niczego się nie wyrzuca. Mamy gęsi smalec z 1956 roku. I dalej jest dobry, energicznie potwierdza babcia. A jakże? Gęsi smalec się nie psuje. Prawdziwa tłusta śmietana też nie. W kitchenrush się psują, stwierdza Astrid. A pewnie, pewnie, burczy dziadzio. Zepsują się raczej te wasze maszyny i to już niedługo. Dobra, chcecie się nauczyć robić pasztyciki czy gadać o bzdurach. Do roboty. Uczymy się więc przyrządzać wegetariański farsz do pasztycików: Sos musztardowy i sos cebulowy, od czasu do czasu uchylając się przed grożącym nożem albo warząchwią. Wkrótce do pomocy zostają wprzęgnięci kucharze, którzy ściągają do pracy na pierwszą wieczorną zmianę. – Jean-Pierre, skosztuj no tego wegetariańskiego pasztycika. Jak ci się widzi? – Brakuje mięsa. – Tak, a poza tym? – Poza tym bardzo smaczny. Rzeczony pasztecik, jako bawi-mortka, zostaje przetestowany również na pierwszej klientce, znanej w mieście biegłej księgowej, która, korzystając ze spóźnienia swojego towarzysza, przegląda jakieś materiały, kończąc na pewno coś ważnego. Nerwówka przed werdyktem, na który czekamy w kuchni. Blond biegła księgowa odrywa się na chwilę od smartfona, odkrawa widelcem kawałek pasztecika z sosem cebulowym. Prosi, by wezwać szefową. Powiedziała, że pyszne, cieszy się babcia wracając do nas. Otrzymuje zgodne brawa. A dziadzio czym prędzej idzie do stolika biegłej księgowej, by nalać jej kieliszek szlachetnego miejscowego wina. A teraz, zaczyna babcia, kompot z jabłek. Nie, wykrzykuje Astrid, umiem robić kompot jabłkowy. Czyżby? Spojrzenie dwóch par podejrzliwych oczu moich przodków osacza blond półszwedkę. No tak, jąka Astrid, byłam dyżurną od kompotu sióstr. Nie ma co. U sióstr ludzie mają ubaw popachy. I jak go robisz? To moja specjalność. Wiem jak. No już młoda damo mów. Widać, jak młodej damie lekko drży grdyka. Kiedy udaje się jej przełknąć ślinę, a street Bierze się jabłka. Jaką odmianę? Bo Dziadkowie kiwają głową się obiera, znowu kiwnięcie głową, wycina się gniazda nasienne, kiwnięcie, kiwnięcie. Co dalej? podstępnie pyta babcia. Do garnka wlewa się wody na dno, tak? Cisza absolutna. Wszyscy kucharze i pomocnicy patrzą na Astrid, my również. Dziadek wolniutko ostrzy nóż. Babcia wyjmuje z szuflady palnik do crème Fuch, bucha płomień. Nie, bełkocze Astrid. Znaczy może, ale ja swój kompot, ja, ja... Szum zgrzyt ostrzonego noża. Ja wstawiam najpierw jabłka do piekarnika na 10 minut, żeby nabrały wędzonego posmaku. Niech cię uściskam, dziecko! Jednogłośnie wykrzykują moi dziadkowie. I zaczyna się ściskanie. Kiedy oni wszyscy nawzajem sobie gratulują i poklepują się po plecach, Akima i ja spokojnie częstujemy się wegetariańskim pasztecikiem z sosem cebulowym i musztardowym. Smakuje ci. Akima z pełnymi ustami wystawia tylko grube paluszki ułożone w znak V. Na doprowadzaniu przyczepki do stanu używalności schodzi nam cały weekend. Z początku Philippe Dumont jest średnio zadowolony, że paćkamy farbą, lakierem i terpentyną po całym podjeździe do jego garażu. I że zebrałyśmy się akurat tam bywalić młotkiem wiercić, heblować, lutować i piłować kawałki drewna i metalu, z których wszędzie sypią się drzazgi na jego piękny trawnik, mimo to zostawia nas w spokoju. Słońce i Jamal także przyszli i pomagają, głównie donosząc truskawkowe haribotagada. Skrzynka z narzędziami Filipa Dumonta jeszcze nigdy tak się nie przydała, ale szybko odczuwamy granice jej możliwości. Także sąsiad pożycza nam swoją, gdy robi mu się żal Astrid mordującej się z malutką wiertarką i Akimy mozolnie malującej szyld niedużym pędzelkiem. Cała operacja przebiega w kilku etapach. Najpierw przerabiamy przyczepkę tak, żeby mogły ją ciągnąć trzy rowery. W tym celu u lokalnego sprzedawcy kupujemy trzy używane półrowery dziecięce, mocowane do tylnego koła dorosłego roweru i w związku z tym bez własnego koła przedniego. Zamiast trzech brakujących kół dajemy poziomą rurkę przyczepioną na dwóch solidnych łańcuchach. Podpinamy trzy półrowery do swoich rowerów, wsiadamy i próbujemy. I wywalamy się jak długie, przy akompaniamencie radosnych porykiwań słońca i dżamala. Próbujemy znowu i jeszcze raz, aż dociera do nas, że musimy pedałować równo, w jednym rytmie, inaczej rurka z jednej strony idzie bardziej do przodu i wtedy zaliczamy glebę. Powoli, każda uczy się rytmu dwóch pozostałych: żywego, nierównego nacisku Akimy, długich, skałtowsko-miarowych pchnięć Astrid i mojego zmiennego pedałowania. 3 minuty szybko, energicznie i wesoło, 3 minuty na luzie, gdy mięśnie się zmęczą. Potem należy ozdobić przyczepkę. W kąciku nasza artystka Akima wycina w dużych kawałkach kartonu szablony liter P-A-S-Z-T-E-T-Y. A także zwierzątek, kwiatków, warzyw, owoców ptaszki, tulipany, rybki, świnki, marchewki, jabłka. Przyklejamy je do burt przyczepki, a potem rozpylamy na nich chmury farb w sprayu, które był łaskaw podarować nam Jamal. Całe szczęście, że akurat miałeś w domu te wszystkie farby, Jamal, zauważa rozbrajająca Akima. Po takim liftingu nasza przyczepka wygląda naprawdę super możecie mi wierzyć jakby brała udział w jakimś programie telewizyjnym. Może trochę obciachowa, ale robi wrażenie. Jedno jest pewne. Ludzie będą przyjeżdżać z daleka, żeby zobaczyć tę srebrną skrzynię pokrytą kolorowymi malunkami, poprzedzaną przez rydwan słoneczny i trzy bardzo niedopasowane rowery, na których jadą trzy pasztety. I żeby posłuchać i powąchać. Bo jak smród farb zastąpią zapachy naszych pysznych pasztecików skwierczących lekko na patelni i pyrkającego kompotu, karmelizowanej cebuli, której wiórki zwijają się zmysłowo niczym fosforyzujące stonogi i musztardy pieprzowej złagodzonej śmietaną. Nie rozumiem, czemu z takim uporem eksponujecie to przezwisko, oburza się mama. Pasztety. Straszne słowo. Stanie się piękne, zobaczysz. W najgorszym razie zyska moc. Rubryka życiowe triki i sztuczki cioci Mirei. Chwytaj obelgi, które ci rzucają, i rob sobie z nich kapelusze. W ten miły niedzielny wieczór o dziesiątej w ogródku jest ciągle ciepło. Opychamy się pizzą jak ogry, podziwiając nasze dzieło sztuki stojące na trawniku Filipa Dimonta i mojej ciężarnej matki. Pieski Kiciuś, kiedy tylko może, podwędza nam kawałki, a kotki Kiribul podskakuje jak pchła, to tu, to tam, łapiąc ćmy, które przylatują, aby się spalić przy lampach ogrodowych. I w tej chwili pod gwiazdami Życie jest super, naprawdę super. Wszystko wieńczy pytanie, które zadaje mi słońce. Co powiesz biologicznemu ojcu, jak go zobaczysz? Jeszcze nie wiem. Najpierw chcę się przedstawić. Postawić go przed faktem dokonanym, rozumie pan. Zobaczyć strach na jego twarzy, kiedy do niego dotrze, że to ja mu wysyłałam te wszystkie listy. A potem? Potem jeszcze nie wiem. Poimprowizuję. Na jego miejscu raczej bym się cieszył, że jesteś moją córką. Jerzę się cała. Mam za dużo lat, żeby być pana córką. To dlaczego mówisz do mnie pan? Och, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To kwestia szacunku. Możesz mówić mi ty. Jakoś mi dziwnie, kiedy zwracasz się do mnie, jakbym był twoim profesorem. Odgryza kawałek swojej kalcone. Ja łapię ćmę, żeby podroczyć się z Kiribulem, który już chwilę na nią się czaił. Biedaczka furkocze w moich palcach. Kiribul próbuje podejść. Zaczepia mnie łapką. Okej, okay, będę mówiła panu, ty. Tobie, ty. Mówimy sobie, ty. Super. A pan, a ty co powiesz Ierowi? Słońce uśmiecha się do księżyca. Poimprowizuję. Jeszcze tylko tydzień szkoły, a za dwa tygodnie startujemy. Pozostaje nam jedna względnie ważna sprawa do załatwienia. Musimy potrenować.